Właściciel restauracji chce się dowiedzieć skąd przyjeżdżają do niego stali klienci. Pewnego dnia zdecydował się zebrać dane dotyczące odległości w kilometrach, jaką pokonują jego stali klienci dojeżdżając do jego restauracji. Klienci podali mu następujące liczby. Tu są wszystkie zebrane informacje. Każdy podał odległość, jaką przejeżdża do restauracji i chce narysować wykres, który pomoże mu zrozumieć rozproszenie pokonywanych odległości. Rozproszenie jest tutaj kluczowym słowem, i medianę pokonywanych odległości. Jaki rodzaj wykresu powinien narysować? Odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj wykresu powinien narysować, jest na pewno prostsza od samego narysowania tego wykresu, a my zrobimy i jedno, i drugie. Wiemy, że chcę zrozumieć rozproszenie danych i jednocześnie wyznaczyć medianę. Jaki rodzaj wykresu zawiera obydwie te informacje? Wykres pudełkowy. Narysujmy wykres pudełkowy z wąsami na podstawie tych danych. Żeby to zrobić, musimy znać wartość mediany wszystkich danych oraz wartości środkowe, czyli też mediany obydwu połówek danych. Zawsze, kiedy chcemy wyznaczyć medianę, dobrze jest najpierw uporządkować dane. Ułóżmy dane w szeregu rosnącym, czyli od najmniejszej do największej. Jaka jest najmniejsza liczba? Tu mamy jedynkę. Jedynka jest chyba najmniejsza nikt nie przyjeżdża z odległości mniejszej niż 1 km. Tu mamy drugą jedynkę, tu jest dwójka, tu mamy jeszcze jedną dwójkę, więcej dwójek nie ma trójka tu kolejna trójka dalej czwórka tu jeszcze jedna czwórka mam jakieś piątki nie mamy tu mamy szóstkę to jedyna szóstka siódemka też tylko jedna jedna ósemka dziewiątek nie ma jedna dziesiątka tutaj jedynastka 14 15 20 i największe 22. Uporządkowaliśmy dane, to jest szereg szczegółowy i potrzebny jest nam jego środek. Wartość leżącą w środku szeregu łatwo jest znaleźć. Wartość środkowa to mediana. Ile mamy danych? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Czyli wartość środkowa będzie miała 8 liczb większych od siebie po prawej stronie i 8 liczb mniejszych od siebie po lewej stronie. No to liczymy do 8. Jeszcze raz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I ta szóstka. Jest większa od każdej z tych ośmiu liczb po lewej i mniejsza od każdej z tych ośmiu liczb leżących po prawej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta liczba to mediana. Mediana równa się 6. Kiedy rysujemy wykres pudełkowy, to możemy najpierw wyznaczyć medianę, która dzieli nasze dane na dwa obszary. W każdym z tych obszarów jest połowa danych, a potem znajdujemy wartości środkowe dla każdej z tych połówek. Możemy nazwać je również medianami pierwszej. I drugiej połowy. Pamiętajcie, że jest to połowa liczby danych, a nie połowa ich wartości. Szóstka na osi liczbowej nie leży w połowie odległości pomiędzy 1 i 22. Ale jeśli ponumerujemy miejsca tych wszystkich liczb od 1 do 17, to liczba oznaczająca miejsce mediany leży w środku. Ok. Jeżeli mamy nieparzystą liczbę danych, 17 to mediany tej wartości środkowej nie uwzględniamy przy obliczaniu wartości środkowych pierwszej i drugiej połowy. Można tę szóstkę zostawić, ale najczęściej ją wyrzucamy i dalsze obliczenia wykonujemy oddzielnie na tym zbiorze bez szóstki i potem oddzielnie, niezależnie na tym zbiorze też bez szóstki. Jaka jest mediana tych liczb znajdujących się w dolnej połowie naszych danych? Mamy tu 8 danych, czyli będą dwie liczby środkowe. Ta dwójka i ta trójka. Z lewej strony mamy trzy liczby, i z prawej również trzy liczby, czyli mediana jest średnią z tych dwóch liczb. W połowie drogi pomiędzy 2 i 3 znajduje się 2,5. Możemy to też obliczyć: 2 dodać 3 to 5, podzielone przez 2 to 2,5. Mediana tej połowy to 2,5. Środek górnej połowy, w którym również mamy ósemkę danych, to te dwie liczby środkowe 11 i 14. Obliczamy średnią 11 dodać 14 to 25 i podzielone na 2 to 12,5. To połowa drogi pomiędzy 11 i 14. No i mamy wszystkie dane potrzebne do narysowania wykresu pudełkowego z wąsami. Narysujmy oś liczbową. Musimy na niej zmieścić wszystkie nasze wartości od 1 do 22. Możemy narysować oś np. Na od 0, dziesiątkami do 30 albo piątkami. Możemy nanosić dane na wykres pudełkowy w dowolnej kolejności. Najpierw wąsy, potem pudełko, albo odwrotnie. Zacznijmy może od pudełka. Reprezentuje ono środkową połowę naszych danych środkową, czyli odtąd dotąd czyli wszystkie dane pomiędzy medianami dwóch połówek. Te dane będą przedstawione za pomocą pudełka. Zacznijmy od tego 2,5. Rozdziela ono pierwszy kwartyl od drugiego kwartyla, pierwszą ćwiartkę od drugiej. Tu będzie na osi 2,5, w połowie pomiędzy 0 i 5. Z drugiej strony pudełka będziemy mieli 12,5, w połowie pomiędzy 10 i 15. Ta wartość oddziela trzeci kwartyl od czwartego. A pudełko to wszystko, co mieści się pomiędzy tymi dwoma wartościami. Środkowe 50% wszystkich danych, środkowa połowa danych. Chcemy też pokazać na wykresie, gdzie jest mediana. Właściciel restauracji m.in. nad tym właśnie się zastanawiał, jaka jest wartość środkowa przejeżdżanych przez stałych klientów odległości. Mediana wynosi 6, tu na osi jest 6, czyli taka kreska na pudełku to wartość mediany. Ok, teraz wąsy. Wąsy na wykresie pudełkowym generalnie pokazują nam rozstęp naszych danych. Tu w szeregu widzimy, że liczby biegną w górę aż do wartości 22. Tu na osi jest 22, tu jest maksimum naszych danych, aż dotąd sięgają wartości w naszym zbiorze danych, a w drugą stronę rozciągnięte są aż do jedynki. Na osi aż dotąd. Tu jest 1. I wąs też będzie się kończył tutaj. No i mamy nasz wykres pudełkowy z wąsami. Na takim wykresie od razu widać, że mediana wynosi 6. To ta kreska w środku pudełka. Pudełko, czyli cały ten prostokąt, pokazuje nam środkową połowę danych, czyli pokazuje, jak bardzo ta najważniejsza część danych jest rozrzucona, rozproszona względem własnego środka. A poza pudełkiem, czyli tu, gdzie wąsy, widać, jak daleko sięga cały zakres, czyli rozstęp wszystkich naszych danych, łącznie z tymi małoważnymi, gdzieś na końcach skali. Czyli taki wykres już na pierwszy rzut oka daje całkiem dobre pojęcie zarówno o medianie, jak i o rozstępie naszych danych. Wystarczy spojrzeć.